Seacrest County has become the ultimate place to speed. Ooh. A playground for the most exotic cars and drivers. O mój Boże. This is not a lawless place. Constant competition has led to the creation of the world's fastest police force. Bogaci jako policja, mój Boziu. Every day, new drivers still show up and attempt to tame Seacrest County and outrun the law. The pursuit for the ultimate drive starts here. Which side are you on? No, po której stronie jestem? To ja ci pokażę, po której stronie jestem. Look at this! Zobaczcie, jaką mamy mapę do wyboru. Patrzcie na to, jak zostałem czasem w Bernarda Paradise. Tutaj mamy oczywiście ścigantów, a tu mamy policjantów. Jeżeli nie wiecie, jest to Need for Speed Hot Pursuit Remaster, który wyszedł. I zobaczmy w takim razie ten oto wyścig. Zacząłem w ogóle karierę, nie mam do wyboru żadnego samochodu, żadnego... Nie mam w ogóle żadnej fabuły pokazanej. To gry wszedłem w sumie jak w undercover. Alright, czyli Boxster Spider. Co tu jeszcze mamy? Mamy Z4 S-Drive 370Z 911 Turbo AX8 piękne auto, Charger. No, nie jest to mój ulubiony Charger, ale da radę. Lancer Evolution, piękne auto. Imprezę. Mam 380Z, po czym mieliśmy 370Z Roadster, mnie po tej rzeczy. Okej, czyli możemy tylko jechać Boxsterem. Możemy kolor wybrać, holy god damn. Jaki ja tu wybiorę kolor? Okej, no ja pojadę tym, zdecydowanie. Jak to się wybiera? Style, pod X-em jest, wow, powinno być pod A. Jak w każdej innej grze. Ale okej, zobaczymy, jak się gra w Master Hot Pursuit. Panie i panowie, ogólnie przypomina mi się... jaka to była gra? Rivals, oczywiście. Wydaje mi się, że właśnie w Hot Pursuit pierwszy raz były bronie i tego typu rzeczy. Kolczatki i tak dalej, a potem Airbus to wziął na kompletnie inny poziom. Także hej, zobaczymy, rekord. 14 km, 15 minut. Dobrze, pomijmy to. Lecimy w takim razie, panie i panowie. Wyścig się rozpoczyna! Let's go! Zmieniłem utwór, proszę wybaczyć. Ma tylko 3 kamery, no cóż. Pojedziemy sobie z taką. Zmieniam kamerę, bo spadają mi FPS-y. Takie powinno być. Jestem, kto jestem drugi, okej. Okay. Przed nami jest inny Porsche. Teraz go tutaj rozwalimy. Jak się driftowało w ogóle? Pamiętam, że Fidowi to jest... Okej, okay, czyli ja po prostu... Wpuszczam i od razu łapię sobie ten gaz, żeby driftować. Okej, okay, spoko. Tu jest tutaj basa shortcutów i wszystkiego. Jo, nie mamy nic, jo. No, o ty kurwa, widzieliście to? Tam był chyba skrót po lewej, którego nie skorzystałem. Dużyłem barierkę, bardzo głupio. Przynajmniej się właśnie takie stare Need for Speedy. Niestety jest Need for Speed zrobione od Criterion Games. A Criterion jest wypowiedziane z takiego gniota, ja Need for Speed Most Wanted, ten nowszy. A to był niestety gniot, krótko mówiąc. Okej, okay, driftem, bardzo ładnie, dobrze. Oczywiście kam na padzie, jak widzieliście przed chwilą. Pad jest oczywiście znacznie lepszy od krewa, który zawsze będzie. Jeśli chodzi o ścigałki, proszę mi nawet tutaj nie mówić, że tak nie jest. No, Polszaku! Podchodzę po twoje dupku! Dobrze, mam lusterko wsteczne u góry, bardzo dobrze. Pod czym jest jeszcze? Pod X-em, okej. Woohoo! To się nazywa skręt! Pięknie! I jesteśmy prowadzeniem i miejmy nadzieję, że je utrzymamy. Nasza Porsche wytrzyma. Oczywiście mamy stacje benzynowe, dzięki którym możemy się leczyć. Jak to we wszystkich nowych Need for Speedach aktualnie bywa. Czy to już polecimy ręcznym? Czy jest taka potrzeba? Niecałe... Znaczy to niecałe, niecałe 2 sekundy właśnie jest za mną. Tu jest skrót po lewo, wjedźmy w niego. Hopla, dobra, na spokojnie, za zielony skrót. No raczej, o, dobra, okej, tutaj za wcześnie wziąłem ręczny, trzeba przyznać. Jak to się coś gra fajnie, tylko trzeba się oczywiście przyzwyczaić do kontrolek. Oh shit! 30 sekund za mną! Jakim cudem! Zaczyna być źle, zaczynam tracić głos przede wszystkim i zaczynam tracić kontrolę nad moim samochodem i za chwilę stracę pozycję i w ogóle się popłaczę wtedy. Bo jest to tak górze, jestem dalej na dole, dalej tym jednym wielkim skrótem, co jest w ogóle niesamowite. Miejmy nadzieję, że to wyjdzie na dobre i że ten teraz ręczny, który właśnie użyję, będzie mi lepiej niż poprzedni. No dobra, szedł mi praktycznie idealnie. Wyprzedziłem ich o mile. O mile. Dobra, elegancko. Jak daleko jesteśmy do mety?
kilometr, tak? Dobrze, ale w to się fajnie gra. Oczywiście nic nie pobije Assassin's Creed Speed Up i ta trylogia nasza Underground 2, Need for Speed Most Wanted 2005 i Carbon to powinno dostać remastery. Nie to. To jest niepotrzebne człowiekowi. Kompletnie. Oho. Mazda AX8, seria sportowa. Ooh boy. Powiem szczerze, jedno z seksowniejszych aut, jakie powstało kiedykolwiek. Fight me. O i kolejny. Przyznano samochód Dodge. O, ten Dodge mówię, nie jest najlepszym autem na świecie. Ten Dodge nie podoba mi się z jakiegoś dziwnego powodu po prostu, nie? Policja Seacrest County. Nie toleruje łamania ograniczeń prędkości i działa agresywnie, ale czy cię to obchodzi? Masz wyścig do wygrania. Jedno trzeba przydać Dodge'owi ograniczarzowi, że brzmi zajebiście. Rivals to była ciekawa gra. Czy komuś potrzebna? Nie. Wziąłem takie malowanie, bo pomarańczowy najbardziej mi się kojarzy z tym samochodem. Właśnie z paskami. To wygląda najlepiej moim zdaniem. I am the Speed Hunter, of course. Speed Hunterów chyba nie było jeszcze wtedy, nie? Tak mi się zdaje, z tego co pamiętam. Zresztą nie mogę się byli. Speed Hunterzy byli ogólnie bardzo, bardzo długo w Need for Speed już. Tam był skrót, tym oczywiście znowu nie pojechałem, ale może radę tym tutaj pojechać. O, trochę ich bambuko zrobić i wziąć X-em. O Jezus Maria. Oczywiście trzeba pamiętać, że to nie jest gra, gdzie można cofać. To nie jest Forza ani Grid. Także trzeba uważać, trzeba się mieć na baczności. I policja, z tego co pamiętam, w tej grze jest ruthless. Więc ho, ho, ho. Let's go. Okej, okay, Crown Victoria oczywiście. Samochód, który też można w Forzie 4 zdobyć. W Forzie Horizon 4 oczywiście. Nie wiem czy w innej, może też. Ale okej, okay, odwaliła się muzyka, jak wstałem w Speedzie. Brakowało mi takiej muzyki. Ciekawe czy policja zafriowała mnie tutaj. Nigdy tego nie wiedziałem, bo się dowiemy. Dobra, dokończę Chargera w takim razie, zobaczymy. Dobra, uwaga, patrzcie co teraz się stanie. Dotknięcie przy driftingu, mogę cię rozwalić, chcesz żebym cię rozwalił? Nie chcę żebym cię rozwalił. Więc trzymaj się z daleka. Bo będzie z tobą źle. O, to się za szeroko poszło i wyprzedziło, au. To mogę skręcić, ale już. Zachowamy prędkość, którą mamy. Bo nie wiem, czy tam skręcić, żeby dogonić tego Porsche'aka, raczej nie. Boję się, że może być cienko. Dlatego driftuję ile mogę, bo żeby zyskać nitro. Bo w tych grach, ladies and gentlemen, trzeba grać taktycznie. Inaczej jesteście w dupie i to głęboko. Żadnych bay nie mamy też za dużo obrażeń, także nie wjechałem się naprawić. Czego też nie robiłem w grach tego typu, to jeżeli skończymy wyścig. Tak. Jeżeli skończymy wyścig, mając policję na ogonie, to jeżeli dobrze pamiętam, wyścig się kończy, to nie było w Silent Speedach w ogóle rzeczą, która mogła się stać. Wyścig się kończył, to dostawaliście nagrodę, owszem, ale musieliście policji jeszcze uciec potem. Nie było, że boli. To był skrót? Mi się zdawało. Chodź stary, chcesz się nawalać? Próbuj go spowolić, chodź, próbuj. Próbuj stary. O mój Boże, jaki drift mi wszedł, patrzcie na to, wow. Nie wiem, czy to był skrót. Nie pokazujmy, że to był skrót, ale ten drift był przepiękny. Nikt nie powie inaczej. Ja chciałem 60 FPS-ach, ustawianie dobrało mi automatycznie, także nie wiem dokładnie jakie tutaj ustawienia graficzne mam. Nie wiem czy najwyższe, czy nie najwyższe, ale gra w stałym 60 działa, jeżeli kamery nie zmieniacie, więc jest git. Let's go! A ty nie odpuszczasz stary w tym Crown Victoria, no nie odpuszczasz. Co w tych samochodach macie? To jest samochody nie są tak szybkie i tak dobre. Oh shit, straciłem kontrolę na chwilę. Ale, o nie, pojechałem bardzo źle. Pojechałem tu bardzo źle. Dlaczego ja tu pojechałem? Nieważne, driftem wszystko załatwimy, patrzcie na to. I kolejny wyścig za nami. Blokada przed nami, ale hej. My blokada mamy w dupie. Tak, i rozwaliliśmy blokadę i wyścig się kończy. Bez sensu, policja jest useless w takim wyścigu. To mi się nigdy nie podobało. Znaczy nie będzie się podobać. Zgłaszam się na służbę. MC. Na służbie, gotowy do walki. Przestępczością. Oh shit, look at this. Look at this, man. Wcale tego nie wiem, czy mi miniaturę, nie? O nie, Mazda X8. Dlaczego muszę Mazda X8 zatrzymać? Ze wszystkich samochodów, no. To auto wygląda jak auto mi, tak szczerze. Auto się lewo trzyma, patrzcie na to.
Słuchajcie, jak zderzak się szuja o jezdnię. O mój Boże, patrzcie na to. Wow. O! Dobra, come on, już co da ma być? Pan policjant w porządku pilnuje. Mazdę zaraz tu skasuje. Proszę się zatrzymać, nie ma pan szansy ucieczki. Proszę zatrzymać samochód, a wyrok będzie łaskawy i sprawiedliwy. Doju! Ty myślisz, że co, że Kramwik teraz sobie nie poradzi? Chłopie, nie w takich barakach się wychowywałem. Panie Pudy... Żady! Zatrzymaj się! Mam minutę tylko na to. Jebut! Czy ten samochód mogę mu rozwalić jakkolwiek? Zobaczcie, ja samochód tego nie rozwalam. Nie rozwalam tego samochodu, czy ja mogę rozwalić? O, teraz siadło! Ojaj, o, biedna Mazda. Zatrzymano. Nice. Próby jedna. Jedna stara próba mi zajęła, żeby cię rozwalić. To jest oficjalnie teraz Free Roam Fat Pursuit. O, jest. Jest to oczywiście online, więc jeżeli ktokolwiek z was ma, nie wiem, Game Passa czy coś, to w przyszłości będzie można coś zorganizować na jakimś streamie czy coś, miejmy nadzieję. Bo ta gra wydaje się być fajna. I oczywiście jest cross-play, więc chcecie grać na konsoli, możecie grać na konsoli, nie ma problemu. To może być naprawdę coś fajnego, żeby takie coś w przyszłości zrobić. Oczywiście zmieniam kamerę, to mi FPS spadają, także się nie zdziwcie. Rzucę oczywiście gram na automacie, bo jestem zbyt słaby, żeby grać na manualu. A powiem wam szczerze, bardzo mi się podobało granie w tą grę. To jest kolejny odcinek z serii A więc grałem. No i powiem wam, że A więc grałem w Need for Speed Hot Pursuit i bardzo mi się podobało i... Możesz mieć taką co więcej razy? Nie na kanale, trochę prywatnym. I jeżeli ogram coś jeszcze więcej, to zobaczymy, czy wam pokażę. Może tak, jeżeli będziecie oczywiście chcieć więcej zobaczyć, jak ja się zmagam z tą grą, to nagram więcej. No ale cóż, trzymajcie się, moi drodzy, na razie, cześć, pa. I zapraszam was na kolejny odcinek na tym kanale. Trzymajcie się. Pa, pa.